Jestem na Sandomierskim Rynku i tutaj odbywa się w ramach 5. Ogólnopolskiego Festiwalu Jabłka. Co to? Niech pan powie i proszę się przedstawić. Dzień dobry komukolwiek, wszystkim, kto będzie to oglądał. Tak. Jestem członkiem jury konkursu 5. edycji Festiwalu Jabłek, który funkcjonuje w Sandomierzu. Po raz pierwszy w Sandomierzu, pierwsze 4 edycje miały miejsce w Baranowie Sandomierskim. W tym momencie jest na rynku w Sandomierzu się znajdujemy. Ale proszę się przedstawić. Mamy Mirek Drewniak, Fundacja Klubu Szefów Kuchni. Przyjechałem do państwa z Krakowa. Aha, o. Tak, i proszę powiedzieć, co tu się dzieje właśnie mamy na tym naszym... Pod czerwonymi namiotami, z logo nie powiem jakim, jest tak. Konkurs kulinarny, gdzie uczestnicy muszą wykonać 6 talerzy, 6 potraw z użyciem jabłek. Rozumiem. Z użyciem jabłek tu regionalnych. Po lewej stronie pod tymi białymi namiotami jest festiwal carvingu, czyli cięcia, wycinania, rzeźbienia w owocach i warzywach. I on dobiega końca w tym momencie już, natomiast rozpoczął się właśnie konkurs kulinarny o nagrodę, tak wspomniałem, właśnie Złotego Jabłka. Wiem, że tam były trzy konkurencje, prawda? Tak. W tym wycinaniu, tak, nazwijmy. W tym momencie się kończy tak zwanym freestylingiem, czyli... Dowolny temat, tak? Tak? A pierwsza edycja tak została narzucona przez organizatora i myślę, że bardzo dobrze, gdzie uczestnicy musieli wyrżnąć dosłownie w warbusie, wyciąć coś związane z ojcem, z księdzem Mateuszem, czyli filmem, tak, który jest pokręcony. Oczywiście. To zresztą zrobili. Tak, jest bardzo pięknie, zresztą tak. Już widziałem to. Motywy, no I teraz panowie, jury będzie to oceniać. Szczegółowego regulaminu. Czyli czeka was praca. No oczywiście, tak, dość męcząca, bo trzeba zjeść. I jest ile osób w tym jury? Sześć uczestników, Polsce, tak. Ale w jury ile? W jury jest 5 osób. 5 osób. Tak. Pan też należy do jury? Tak, też należy do jurorów. Proszę powiedzieć coś o tym, dlaczego żeście się tu zjawili i tak dalej. Przede wszystkim, i na czym ta zabawa ma polegać? Tak, przede wszystkim konkurs kulinarny związany z jabłkiem, z takim owocem typowo tradycyjnym polskim owocem. No sandomierskim, wie pan, no przecież, to jest Zagłębie, tak. Owocowe, dlatego też chcemy promować tą imprezę tutaj, w tym regionie, żeby na stałe do tego miasta, do tego rynku pasowała się ta impreza, jakim jest właśnie konkurs kulinarny o to Złote Jabłko. No dzięki temu będziemy promować. Pan mówi my, to znaczy kuchnię. Kogo pan reprezentuje? Tak, my reprezentujemy, ja osobiście reprezentuję firmę RM Gasto, producenta sprzętu gastronomicznego. Aha. My jako moja firma jakby współuczestniczy w organizacji tego konkursu. Wyposażamy stanowiska konkursowe, dajemy sprzęt gastronomiczny i uczestniczymy w organizacji całego przedsięwzięcia tutaj na miejscu wspólnie z władzami Sandomierza. I nazywa się pan Krzysztof Gawlik, Krzysztof, tak? Gawlik, tak. Co widać, prawda, na bardzo ładnym fartuszku. I teraz jeszcze jest jeszcze kilka osób, tak, tutaj w jury. Niech pan ewentualnie wymieni, bo tu nie będę ich ścigał. Jest Waldemar Hołówka, Piotr Szygielski, Janusz Pyra. To są i oni reprezentują co? Jakie instytucje, firmy? Tak, instytucje, firmy. Janusz Pyra, szef kuchni, executive chef hotelu w Dubiecku. To jest tutaj Podkarpacie, tak? Dokładnie. Piotr Szpielski jest to sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni Cukierni. Stefan Birek, którego tutaj pan widzi, nasz gwiazda telewizyjna, tak, szef kuchni, szef kuchni hotelu Lord w Warszawie, znany na co dzień z programu Kawa czy Herbata. Aha. I tam on robi te potrawy, tak? Gotuje. No to ja pozwolę panu, że dziękuję panu bardzo, panie Krzysztofie. Proszę. Proszę pana, dzień dobry. Witamy w Sandomierzu, proszę pana. Pan jest też w jury, w jury, tak? I raz będą będzie pan oceniał to, co powycinali, tak? A tutaj na tym stoisku jest to, co był za konkurs, bo o tym tutaj nie mało było powiedziane. Tutaj jest konkurs kulinarny z użyciem jabłka. Nawet przewodni jabłka, więc tutaj ekipy będą proponować dania z dodatkiem jabłka.
Czy pan jest pierwszy raz w Sandomierzu? No nie jestem pierwszy raz na imprezie, ale na takiej imprezie pierwszy raz. No, ale mówiąc szczerze, w Sandomierzu jestem po raz trzeci, ale przyjazdem już naście razy. Aha. No dzisiaj ładna pogoda, także i... Dzisiaj sprzyja rzeczywiście, dzisiaj pogoda. I pan jest, reprezentuje Polskie Stowarzyszenie... Polskie Stowarzyszenie Szefów. I pan oczywiście jest jak szefem kuchni w hotelu, tak? Tak, jestem szefem. Dziękuję ci bardzo. Niech pan powie, jak niech pan powie, jaki można powiedzieć. To jest hotel Lord w Warszawie. W jakiejś dzielnicy? Bo to nowy jakiś hotel chyba, czy stary, nowy stary. No, powiedzmy średni hotel. No to powiedz nam, jak owoców i warzyw użyje się w kompozycji. Dziękuję panu bardzo. Bardzo proszę. I życzę miłych obrad tutaj w jury. Dziękuję. Dobrze, dziękujemy Tomkowi. Nie będziemy...